Trzeba nagrać jeszcze raz. Widzowie łączy z piłka, to są też widzowie właśnie innego portalu. Nadszedł ten dzień. Piąta kolumna jest. Bez muzy. Dobra. Przyniosę papiery. Łaś Hanysów. O, dobra. Jeden zero. Jeden zaczyna. Do trzech? Do trzech. Nie, no to nie, no. Nie? To jest 2-0. Słuchajcie dalej tą rękę, żeby dobra. Musi się odbić, bo nasz no, 2-0 okay. Trener zaczyna. Do trzech. Okej. Teraz przebój skończy. Pewne zwycięstwo. Ale to dobrze, że wygrał. Ja muszę go podbudować. Jak tam? Dobrze. Wszystko? Witam. Tak jest. Nie tak jak u ciebie, ale wiesz. Wszystko jest. Witam. Cześć. Akurat teraz Glarka nie ma, ale. Nie, no jeszcze raz ten spróbuj. Podopieczny, tak? Jury? Jury podopieczny jakiś? Tak, mój były zawodnik z Warka zawsze. A, proszę. Jak się tutaj wybił? No. To pana zasługa oczywiście. Jego, największa jego. Największa jego. Próbuję pana też tutaj podkręcić. Miałem przyjemność parę lat rzeczywiście z nim pracować, zresztą ściągać go do Zabrza z innego miasta, to, jest to czuję się, że to w dobrym kierunku szło. Wszystko. Pięknie. Super. To są chłopcy, których poprosiliśmy dzisiaj do naszego treningu, pomogą nam w treningu. Na co dzień grają w GKS-ie Katowice, zobaczcie, wszyscy mają sztole, pochraniacze, także zapowiada się dobry meczek. Kto chce grosika kryć z was? Kto jest najszybszy? To będzie ja. Wszyscy. Wszyscy są. Grosi, gdzie jesteś? Tutaj. Będzie się krępł. Ja myślę, że dla was będzie przyjemność i dla nas, chłopcy, bo możecie nam przygotować się jak najlepiej do meczu ze Szkocją, a po części też do tego finałowego już meczu, który będzie tutaj we wtorek. Dzięki. Ok, dziękuję. A co mi dasz, jak trafię do tej lodówki jednej z tych dwóch tam? Nie, traf siatkę. Traf siatkę. Siatkę, trzymaj. Siatka, odbij. Dobra, daj siatkę. Siatkę. Leci, nie dotykaj. Leci. Daj do koszyków. Uj, jak dobrze. Śroba dobra, kurde. Stąd będzie lepiej. Jest! Nie! Nie! Nie wyleciało z środka, prawda? No, ale ciało. Nie! Nie wierzę. Jak mogłeś? Ty naprawdę chyba była idealna. No szła idealnie. Zanę Lasocki zresztą za mną. No, naprawdę. Widzisz tak, że wiesz, że już ten ruch. No, od nas wyglądało... No, od nas że szło idealnie, nie? Tak? No. Nie, ja byłem o tutaj już. Ja stąd ją brałem. To my to od razu mogę... Tu, nie, tu ją brałem, nie? No tak nie, z naszej perspektywy było idealnie, bo pod kątem byliśmy, nie? To zabrałem komuś zakład, tak? Therefore, as a team, we support the plan to come together and raise awareness and much need funds for children and their families in Ukraine. A wiesz, to dla mnie nowe słowo było w sumie. Awareness, tak? Awareness, no? A takie nie używałem nigdy. Nie złapiesz od razu. Nie używałem, może dlatego, wiesz. Są takie rzeczy. Awareness. Właśnie, powiedz, race awareness. A propos komunikacji, jak z Mati. Komunikacja, widzę, że rozmawiacie często na treningach też. Mati, no dobrze. Powoli? Powoli do przodu? Nie, no wiesz, Mati jest kontaktowy mega. Nie, no to tak. To jest jakby połowa sukcesu, jak jesteś
Otwarty. Otwarty i nie wiem, idziesz do nowego kraju, tym to jest... Pytanie jak awareness na temat awareness. Języka polskiego, do którego zapytam. Jak się masz? Brzydka dobrze? Powoli idzie, nie? Tak. How are you Polish? Very good. Very good? Yes. But you learned something? Wszystko dobrze. So you learned something. Wszystko okay? Yeah, I learned. Are you going to learn a little bit more? Or? Every Tuesday lesson. Yeah? Yeah, yeah. Okay. Tuesday, nice. Thursday for 1 hour. Perfect. So, with Polish native or? Yeah, with a Polish lady, yeah. Okay. I try my best. Okay. Tell me about the cheesecake. The cheesecake was nice. For a coach. Yeah, really nice. It was your idea or? Yeah, my idea, yeah. Really? Yeah, it was, yeah. He loved it as well. Okay. He had it with a nice beer, he enjoyed it. Perfect. And during the training, can you translate? Yeah, yeah, translate. Is it okay for you? Yeah, yeah, it's everything okay. Is I clear? Understand, yeah. Really clear, yeah. Okay. To do my job and focus. Okay. Zaczynam myśleć, czy awareness to jest takie świadomość, czy nie orientacja? Nie, czemu do mnie pretensji, to w tym UNICEF-ie było, no. Wiedziałem, że nowe słowo poznałem i że w UNICEF-ie to nakręciłem teraz. Czyli popełniliśmy błąd. Bo tak jak podświadomość to jest unconsciousness, tak samo świadomość jest consciousness. Z filmu zapamiętałeś. DiCaprio. Świadomość. Po prostu umiem dedykować. No, spędziłeś tam lat. A młodzi o co sądzi? Za mało czasu jeszcze spędziłeś. No. Daj się Maciego. Awareness, co znaczy po polsku? Awareness. Słowo dnia. Ja jestem za świadomością. Nie, ale no dobra. Jeszcze musimy bezpośrednie, tłumaczenie świadomości nie będzie awareness. Ale się Betiego jeszcze trzeba spytać. Betiego trzeba, dobrze, jeżeli miałem pierwszy. Jak tracisz świadomość, to tracisz konszczę. A tam w jakim? A jest tu. Awareness, co to znaczy? Taka... Świadomość? No taki, że jesteś... Orientacja. Taki, no. Dziękuję bardzo. Tak. Taki jesteś... A co znaczy consciousness? Consciousness to świadomość. Też consciousness. Mogę dać sobie... Trzeba nagrać jeszcze raz. No popełniliśmy błąd. Będę miał asystę. Zobaczymy. A jednak nie. Bo sprawę się zdecydował. No uderz, pokaż jak ty masz. Ja mogę zerwać. Bo masz lewą. Ajajaja. Drożek, osadzio. Poskładaj sprawę. Z lewej. Trzy razy na przyjdę. Jestem Medi. 1-0 i do dołu. Dziękuję. Ja się sobie namalował. Nie musi chodzić. Bartek, uciekamy! Brawo. No, na koniec. Uciekamy, Bartek! Jednak lewa, nie? Masz to? Twojego? Nie. Pasa mojego. Nie widziałem. Poważnie doktora ma urodzić. Poważnie, tak. No. Tylko to jak ukrywa. A to Szkocja Maria. Doktor nie ucieka, doktorze! Panie doktorze! Wiem, że Poznaniak. Jak złożymy życzenia, to chcemy prezent jakiś tutaj. Tort. Doktor urodziny ma. Tak. Musi być, tort. Panie doktorze, duża zdrowka. Ile to lat? Kurde, 4-9. Ile? 4-9. To młody jesteś. Dwa lata muszę od Kopernika, nie? Dużą zdrowkę. Dzięki. Arek, dzień dobry. Zdjęcie będzie można? Powodzenia w finale życzymy. Powodzenia w meczu. Super decyzja z tym przejściem. No właśnie. Sali dorwę tutaj. Już u nas nie wystąpiłeś, może cię dorwę, jeszcze u nas nie wystąpiłeś. To a ja tam nie jestem medialny, więc wiesz, to nie... To nie, no jak, być. Występowałeś już u nas. A, masz coś do powiedzenia, także... Nie, już teraz tylko boisko mnie interesuje. Jak powrót po 7 latach do kadry? No co, przyjemne, już wielu ludzi się znało, więc... Ale pozmieniało się też troszkę, nie? Pozmieniało, kariery piłkarzy się pozmieniało, w różne strony poszły. No. Niektórzy zostali gwiazdami, inni nie. No u ciebie też się to zmieniało, po takim długim okresie we Włoszech, powrót do Polski. Tak, fajnie, właśnie już tego czułem, że był dobry moment, wróciłem do Poznania, gdzie się urodziłem. No i postaramy się zrobić prezent naszym kibicom na stulecie. 2 miesiące prawdy będą takie, nie? No. Tu mamy tydzień prawdy. A tu mamy tydzień, już nawet mniej, nie?
Więc... Czyli ten ostatni mecz grałeś w Kazachstanie jeszcze. Tak, po Euro, tak. Ten pierwszy eliminacyjny. No i na, mi zapadła w pamięć to twoja asysta z Finlandią, to, to ciasteczko tam, które poszło taka no, piła. Tam chyba bilet na Euro wygrałem. Pojechałem. Ale też piłka dobra. Udany turniej, fajnie było. Zresztą u nas wystąpiłeś, taki odcinek był, to rzeczywiście się nagrywał chyba o książkach to był odcinek, tak? No to było przez Kazachstanę nawet. Tak, tak. Nie wiem jak to wyszło, bo nie obejrzałem nigdy. Nie obejrzałeś, wrócimy do tego. Piłkarze się ze mnie, nie że śmieją, tak doceniają mnie, tak dziwią się, że czasem używam słów, jakich oni w sumie nigdy nie używali, nie? No bo ja czytam w książkach i dla mnie one się już stają normalne, a oni tych nie używają, nie? Po polsku niewiele czytam, wiesz? I na tej się łapię, wiesz? Na przykład mówiąc, no to widzę, że już po tych latach, co tam spędziłem we Włoszech, to czasem trochę kaleczę. Jeszcze wiesz, we Włoszech mam takie okresy, że cały czas po włosku gadam, nie? To później jak się wraca na kadry, to pierwsze dni są takie połamane. Gdzieś tam w archiwium będzie, nie? Nie, może no, tobie jest jeszcze dobrze, więc... Chcecie poznać prawdę, co się wydarzyło, podać nowego Instagrama, tam to nie był, opowiem. To nie był żaden haluks. Myślę, że widzowie łączy z piłka, to są też widzowie właśnie innego portalu. Innego. Jacek. Kurwa, nie mam bramki, Nikola nie mam, wiesz, to jest mój problem. Nie masz? Tego co najważniejsze, nie masz? No. Ja miał gola. I tyle wpadnie. Ja miał gola, to... Gola miał... Masz charakter. Masz ambicje, brawo. Idziesz na pewno. Jak ja miał gola... Grał w Serie A. Trafisz, tak trafisz. Albo i wyżej. Za Lobotkę. La Liga. Za Lobotkę albo... by się bawił, nie? Nie no, gdzie wyżej, to jest to... Brawo, Kedi, super! Ale dostaję ciasteczkę tam? Stópka tam ułożona. Dobrze idę, no. Dobra, idź. Ja wiem. Patryk, pół gole mamy strzelać. Przeanalizujemy sobie zespół Szkotów na tle Duńczyków. Dlaczego na tle Duńczyków? Bo Duńczycy grają w formie ustawieniu, które my dzisiaj chcemy zagrać. Trzech obrońców, czwóreczka pomocników, trzech atakujących z przodu na pasniku, można powiedzieć. Z tym, że grają troszeczkę inaczej Szkoci, Duńczycy, bo Duńczycy grają na szeroko ustawionych skrzydłowych. Jakbyśmy stawili Grosika z jednej strony, Pochetkę z drugiej, Kondzie, Michalaka czy Franka i jednego na pasnika. Duńczycy grają w ten sposób, że ta trójka gra w jednej linii, ale grają szeroko. Popatrzymy sobie na kilka takich charakterystycznych zachowań Szkotów. W ostatnich 6 meczach 6 razy wygrali, stracili 2 bramki, strzelili 10. Wszystkie 6 meczów było o punkty. Przesuwają się, są zdyscyplinowani, jeśli chodzi o taktykę, mają bliską formację między sobą, żyją przede wszystkim z dłuższego podania i jeśli uda im się prowadzić piłkę na połowę przeciwnika, tu się zaczyna dla nich mecz. Tutaj starają się grać prostymi środkami na własnej połowie, ale jeśli zagrają dłuższym podaniem, a wykorzystują każdą okazję obrońcy czy wahadłowi, żeby zagrać dłuższe podanie, istotne będzie to, jak będzie ustawiała się nasza linia pomocy, żeby zbierać to drugie podanie. Nadszedł ten dzień, 7 lat temu prawie był dzień dzisiejszy. Dzisiaj nadszedł ten dzień, wracam do reprezentacji. Po zwycięstwo. Znaczy mam mecz bardzo wysoko, tam gdzie można podejść wysoko do pressingu, idziemy wysoko. Ćwiczyliśmy pressing na 3 obrońców, chciałbym to dzisiaj zobaczyć. Podchodzi wysoko Arek Milik, podchodzą nasze 2 dziesiątki, podchodzi Piotrusz, podchodzi Moderek, wszyscy podchodzą. Jak robi zamach, ma dużo swobody, Gliku, twoja ekipa, pamiętajmy, odpadamy.
Krycha ze swoją ekipą, odpadamy, zbieramy drugą piłkę. Pamiętajcie, że jak będziecie presować obrońców bocznego, prawego czy lewego, będzie w ekstremalnej sytuacji długie podanie. Musimy walczyć o tą drugą piłkę. Ale też pamiętajcie o tym, że będą szukali tego podania do środka, można łatwo tą piłkę przyjąć. Sami, jak mamy piłkę, czekajmy na właściwy moment, budujmy akcję od tyłu groszy, te gliku, ale mocne podanie, przyjęcie, mocne podanie. Szybko z prawej strony na lewą, otwierają się boki, otwierają się możliwości dla wahadłowych, gramy. Jeśli nie, gramy z powrotem, ok? Starajmy się unikać grania przez środek, jeśli jest tłok, ale jeśli jest troszeczkę miejsca, próbujmy podanie, czy do napastnika, czy do naszej dziesiątek. Jeśli będzie miał Bednar podanie, możliwość podania do tego Moderka, czy będzie miał podanie, zwłaszcza Salomoni, bo też ma ten dobry tutaj zagranie do środka, do Ziela, to gramy. Jeśli jest taka linia podania, gramy, ok? Podchodzimy wysoko, cały czas przesuwamy się razem jako zespół, ok? Po stracie piłki do pressingu, obowiązkowo pressing. Tyle i aż tyle. Powodzenia. A jak ten? Szwecja? 0-0 cały czas. Co? Zasłużyliście. Mieliśmy sytuację, nie? Tam biorą, strzelić, nie? Co? Był karny? Tam na nich? Tak szedł, wiesz. Nie dotknął go. No, ja musiałem go zapalać. On mnie natętnął, ale ja go dotykam, wiesz. I on się nie przewrócił. Może jakby się przewrócił, to by widnął, wiesz. Ale jakby był warto, nie ma, bo on mnie natętnął na rękę, wiesz. A rzeczywiście, jakby się przewrócił, nie? To by mógł być karny, wiesz, bez waru. A więc jak to czuję? Spiędę. A ty samo co było? Co? Gratuluję, debiucik. Dziękuję bardzo. Trajkowski. Jedna druga minuta. Na Sidonie? No. Brawo. Co się tym góry się stało? Myślę, że złamaliście linię, tak? Mam wrażenie, tył za szybko? Tak. Myślę, że na spalonym jest. Tak przede mną... Tak, no. Ja już biegłem, przeleciała przeze mnie i mówię... Spalony, tak z przodu dostał. Wiesz co, popatrz. Co? Na grejt. O kurde.
Kostwa, Achilles, mogłeś się skontaktować. Ale to przy tej sytuacji? Nie, wcześniej, wiesz, dużo tych miałem starych z obrącą dzisiaj i czasem się ze mną nie patyczkował, jak widać po urazach. Kolano mam obite i Achillesa mam praktycznie rozwalone. Trzeba zobaczyć, co to jest. W ogóle patrząc po meczu, to dwie kontuzje już pieśni. No tak, no, ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że... Dalej może być ciemno. No. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki, twardy mecz, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak chyba. Ale no co, no ważny test. Mi się wydaje, że intensywny mecz, bardzo dobry przed wtorkiem i lecimy dalej. No. A ty też masz właśnie na nodze tam tego gola, co? Góral mówi, że nie ma, ty masz, no i co, wchodzisz? Ale ta sytuacja, kto ci tam wybił z linii? Wydawało się, że wszystko nie dobrze wiem, zrobiłeś. Obrąca, wiesz? No szczęścia zabrakło, no wszystko dobrze zrobiłem, nie? I też uderzenie było soczyste, fajne. Obrońca przeczytał, że będę po długim strzelał i gdzie się wybił. Szczęścia zabrakło, ale pod koniec się udało i 1-1 na ciężkim terenie i patrzymy na wtorek. No i wszystkie przygotowania właśnie na wtorek, nie? Tak jest. Dogrywka trwa, więc zobaczymy, jak tam będzie. Zobaczymy, jak tam będzie. Jakiego rywala będziemy mieli. Jesteśmy gotowi. Dzięki wielkie. Dzięki. Tak? Halo. Kaptyki, mówi się. Ojej, co mówi się? Tam cały czas, nie wiem, dziubał. No, ci powiem tak, sprawdzia, nie? Trzymał go wszędzie. No, mówię, hat-trick, nie? Szkoda tej, zwłaszcza tej, bo fajnie zachowałeś się tam, wiesz. To co mi obrońca wybił. No, ale tam też ci fajną piłę dał młody, jakbyś jeszcze popchnął do przodu. Za lekko chyba sobie ją pchnąłem, ale myślałem, że on mi gdzieś, jak mocniej sobie puszczę, to on gdzieś mi przetnie. Ale pomysł dobry, po długim dole, tak, nie? Tak, tylko nieczysto, nie musi być. Chciałem takim płaskim, a gdzieś mi tak bardziej po stopie poszło. Nie ćwiczyłem, ale do dwa dni, żeby naprawił. Będzie wam najlepszy. No, gol, Szwecja 1-0. A gdzieś jest teraz co zrobił? No. Szwecja 1-0. Po 10 minucie. O, dostałem. Proszę. 110. 110.